Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić mięciutkie, bardzo czekoladowe ciasteczka brownie. Przepis będzie naprawdę błyskawiczny i do jego zrobienia nie będziecie potrzebować dużej ilości składników. Na początku rozpuszczamy sobie 120 g masła i dodajemy do tego 300 g czekolady. Ja tutaj dałam 200 g czekolady mlecznej oraz 100 g czekolady gorzkiej, czyli takiej o zawartości kakao 70%. Czekoladę możemy chwilę podgrzać sobie w garnaczku razem z masłem, a następnie, gdy czekolada się rozpuści, do oddzielnej miski wbijamy sobie 3 jajka, zasypujemy je 130 g cukru i wszystko to ubijamy widelcem lub mikserem. Po chwili, gdy jajka z cukrem się ubiją, stworzy się taka lekka pianka, dolewamy do nich rozpuszczone masło z czekoladą, a następnie mieszamy. A gdy do miski wlejemy już całą czekoladę, dodajemy jeszcze 120 g mąki pszennej oraz łyżeczkę proszku do pieczenia. Robimy to tak na 2-3 tury, cały czas mieszając widelcem. Masa może się teraz wydawać dość płynna, ale taka właśnie ma być. Teraz należy ją wstawić na około 20-30 minut do zamrażalnika i dzięki temu mocno stężeje. Jej gęstość powinna przypominać tą tutaj na filmiku. Teraz nakładamy je łyżką na blaszkę. Mi z tej porcji wyszło 12 takich naprawdę sporych ciasteczek. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić dość duże odstępy, ponieważ ciasteczka naprawdę mocno się rozleją. I gdy będziemy mieć uformowane ciasteczka, wstawiamy je do piekarnika i pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 10-12 minut. Po upieczeniu ciasteczka powinny być jeszcze lekko miękkie. Koniecznie wypróbujcie przepis, bo ciasteczka wychodzą naprawdę obłędne i gwarantuję Wam, że znikną szybciej niż w 5 minut. Smacznego!